Szczerze, to jest, założę się, że jakaś tam część z Was mieszka we Wrocławiu. No i zapewne też jest w takim wieku, że no, jedzie komunikacją miejską. Dwóch chłopaków. Dwóch meneli. Rower. Autobus. I pewien przystanek. To są nasi dzisiejsi bohaterowie. A przedmiotem ich pożądania będą bilety. Pewnego letniego dnia 2020 roku wraz z Kacmicem jechaliśmy sobie na robotę do mojej szkoły. Podróż przebiega po no, bez praktycznie jakichś tam większych przeszkód. Na miejscu zapoznaliśmy się z Andrzejem, czyli majstrem Naczelnym, ale on to już będzie temat na historię na inny odcinek. Jesteśmy już tutaj po kilku godzinnej pracy, wracamy do domu autobusem na znaczy, się czekamy jeszcze na autobus. No i tak patrzymy. Siedzimy sobie na, na przystanku, tam patrzymy, o, jedzie nasz autobus, dostajemy. I w tym momencie do nas podchodzi taki niewinny pan w sweterku, okularach takich ala la gogle. Wiecie, na, no, na taki pierwszy rzut oka tak, no, no nic dziwnego, oprócz tego, że gościu miał gogle pilota oraz sweter tak z lat dwudziestych ubiegłego wieku. Piek jest kontakt wzrokowy, patrzy się na nas. Powoli podchodzi, wręcz tip-topkami. Kiwnął mu tak wiecie porozumiewawczo głową, czekaj, o, o co ci chodzi człowieku? I w tym momencie pyta Ma pan odstąpić bilet? A wiecie teraz jaka była sytuacja właśnie z uczniami, tam chyba jakiś rok temu, czy na dwa lata temu, już nie pamiętam kiedy wprowadzili Że uczniowie jeżdżą właśnie komunikacją miejską za darmo To mu ładnie wiecie, grzecznie, kulturalnie odpowiadamy, że no pan wybaczy, ale nie mamy Na to on obrażony krzyczy Na pewno macie, wszyscy te bilety chowają, dlaczego mi nie chcecie dać biletów? Po tym małym upoście nienawiści złości i złości na całe swoje życie, odszedł w kierunku przystanku, który stał jakieś dwa metry od nas, ale wiecie, był za szybą, więc był bezpieczny. I wtedy z za krzaków, za przystanku, wychodzi drugi menel, który, będą jakby wyszedł teraz, nie wiem, po jakiejś wojnie z Wietnamu czy coś. Pod pachą trzymał stary rower blaszany, który, nie wiem, farby to już na pewno nie widział chyba od pół wieku. Miał tak samo jedną oponę przeklejoną taśmą, a drugą, chyba trochę spompowaną. Aby wam tutaj u, załóżmy, nie wiem, ułatwić jakoś ich, powiem, odbrzmienie tych meneli, jednego nazwijmy Adam, a drugiego nazwijmy Mietek. Menel Adam to będzie ten z swetarkiem, a menel Mietek to będzie ten z rowerem. Adam poczuł tutaj, wiecie, jakieś tam obecność innego menela, więc wyszedł za swoje szyby, się ciągnął się, rozejrzał się po przystanku i patrzy. Stoi Mietek. Mietek powoli pochodzi do Adama. Adam wręcz, prawie że z szarżą, pędzi na Mietka. Mietek go opierała co on podchodzi do ludzi i pyta ich o bilety i prosi o te bilety, skoro mają coś innego załatwić. Na to Adam mu odpowiada, że wkrótce, wkrótce. O takiej tajemniczej i mrocznej rozmowie przyjeżdża autobus. I jeszcze jedna laska, która tam siedziała na tym przesanku wraz z nami, też od tych meneli się od razu oddaliła, jak tylko do niej podeszli. Chyba też prosili poprosić ją o bilet, ale się zawstydzili, bo szczerze to ładna była. Adam do autobusu, Mietek i Adam za nami, w miejscu dla osób ciężarnych. Wtedy pani kierowca o dziwo, a nie pan, Proszę o to, aby właśnie wysiadł pan z tym rowerem i wsiadł jeszcze raz. Mietek po kilku kurwach wyszedł z autobusu wraz z Adamem, no i wsiedli inną drogą. o czym i tak wziął ten rower na plecy, usiadł na czwórki i nie jakie co tam ten rower trzymał mu się na tych plecach na tym siedzeniu. No to cóż, idziemy autobusem jeden, dwa, trzy, cztery przystanki i wtedy zaczynają o sobie taką dosyć taką niewinną, ale ciekawą konwersację. Kontynuacja historii z przystanku. Słuchaj, Adam, jedziemy na pętle. tam kupimy bilety. Ale Mietek, dlaczego na pętlę? Jedziemy na pętle, bo tam taniej. A co, jak nas złapią? To pojadę rowerem. A ja? No, a ty pójdziesz na piechotę. I tak oto zaczęli swój menelski biznes, dokładniej handel biltami na czarno. Nie wiem, czy oni mają jakąś tam swoją, wieś, wiecie, taką osiedlową, wewnętrzną społeczność menelik, że... Wiecie, kupują bilety taniej na pętli, sprzedają je drożej, tam u siebie gdzieś tam, nie wiem, w krzakach czy co. Albo wciskają turystom za 8 za 5 zł. Po około jeszcze tak ośmiu przystankach, może sześciu wysiedli. Autobus, wiecie, wolno wyjeżdżając takich, wiecie, tak mają te zatoczki tam na ulicach. Tak patrzymy się z, właśnie z kaswicem na nich na tych meneli. I szczerze się to i zdziwiłem. Pamiętacie z czymś wsiadł Mietek do autobusu? Okazało się, że ten rower zostawił. I wtedy zaczęła się ciekawa pogoń za autobusem. O dziwo, do do kolejnego przystanku. Siadł, wyjął rower znowu patrzymy się tam wiecie na przystanek, na, na którym właśnie ci nadal wsiedli po ten rower i wysiedli, tylko widzimy jak właśnie bietek rzuca ten rowera w Adama. I tym ciekawym akcentem bez żadnej puenty dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Wiecie to mają być takie po prostu zwykłe historie z mojego życia, niektóre ciekawsze, niektóre mniej, niektóre bardziej śmieszne, niektóre znowu mniej, no i co no dziękuję wam za to za oglądanie, widzimy się w kolejnych materiałach, bo planuję troszeczkę więcej z tej serii, takiej serii no i do zobaczenia, cześć!